Dziecko wewnętrzne. To jest koncepcja, która pojawiła się chyba na jednej z moich pierwszych sesji meetingowych. Na początku na bardzo nie wiedziałam, jak mam to rozumieć. Bardziej myślałam, że to jest moje jakieś przeszłe wcielenie, które jakoś ciągnie się za mną. Dopiero dalej, jakoś w miarę obserwacji, wypowiedzi innych osób, zrozumiałam, że dziecko wewnętrzne jest odpowiedzialne za to, kiedy na przykład odczuwam radość, spontaniczność, kiedy jestem wesoła, kiedy ochoczo zabieram się za jakieś rzeczy do zrobienia. Kiedy na przykład jadę w jakąś podróż i się do niej pakuję, kiedy przygotowuję na przykład jedzenie na przyjęcie, to jest moje dziecko wewnętrzne aktywne. Kiedy idę na przykład do jakiejś księgarni, moje dziecko się cieszy, bo jest po prostu dużo różnych rzeczy ciekawych, kolorowych, po prostu. A jeszcze sekcja z długopisikami, notesikami, to jest mój szał. Nie wiem, po co mi tyle takich rzeczy, ale zawsze warto kupić. Te pojęcie dziecka wewnętrznego uzmysłowiło mi, że to jest ta część, którą ja spychałam. Pozwoliłam na to, żeby osoby, które mnie wychowywały, czy to rodzice, czy nauczyciele, czy na przykład jakaś dalsza rodzina, za każdym razem, jak mnie krytykowali, za każdym razem, jak coś umieszali we mnie, wyśmiewali mnie, to te moje dziecko wewnętrzne się kurczyło. No, ciężko jest się rozwijać w takim przypadku, kiedy za każdym razem, dosłownie za każdym razem, kiedy zaczynałam rysować, mój ojciec mówił, żebym nie próbowała, bo i tak mi to nie wyjdzie. Jak coś nowego znalazłam do nauki, to mój ojciec zazwyczaj znalazł jakąś wadę lub ujmę we mnie, która powodowała, że wiadomo, że mi nie wyjdzie. Słysząc takie komentarze od ojca, no to mnie bardzo zniechęcało. Zabijało właśnie to moje dziecko wewnętrzne, bo ono się cieszyło, chciało coś spróbować nowego, chciało się pobawić tym tematem, nie mając jakichś wielkich oczekiwań, założeń, a tu nagle po prostu dostawało po łbie. I to bardzo chamski sposób. W szczególności, że mój ojciec widział mnie może raz na jakiś czas, a jak już mnie widział, to jedyny jego komunikat do mnie to zazwyczaj był właśnie taki bardzo negatywny. To właśnie też powodowało, że nie wytrwałam w wielu rzeczach, które zaczynałam, bo po pewnym czasie właśnie te zaszczepione negatywne komunikaty, czy to od rodziców, czy nawet w szkole, jak mi nauczycielka coś powiedziała, że a to nie wyjdzie, ty za głupia jesteś, albo cokolwiek takiego, to później powodowało, że ja miałam trudności w wytrwaniu w danych postanowieniach, w dążeniu do celu. Miałam duży opór w próbowaniu nowych rzeczy, bo przecież po co, bo nie warto, i tak nie jestem za głupia. Inni mnie wyśmieją, nie mam na to pieniędzy. Zawsze znalazłam sobie jakąś fajną, ładną wymóweczkę, jedną albo i więcej, która mnie powstrzymała. I zatrzymała mnie w tym takim małym światku, w którym po pewnym czasie chyba zaczęłam się czuć wygodnie i komfortowo, mimo że był mały, ale był mój własny mały smrodek i się w tym czułam bezpiecznie. Później, obserwując w czasie terapii, jak moje koleżanki mówią o dziecku wewnętrznym, o tym na przykład, że gdzieś poszły, coś kupiły albo coś zrobiły i że ich dziecko wewnętrzne dzięki temu jest właśnie szczęśliwe. Ta jedna koleżanka moja na przykład spełniła swoje marzenie z dzieciństwa, czyli przygarnęła ze schroniska dwa psy. Bo powiedziała, całe życie miała koty, jej mama jest też kociarą, a ona zawsze marzyła o tym, żeby mieć psa. No i w końcu miała dwa. I oprócz tego też te koty wcześniejsze, które no,
Też chyba jakoś się dogadały w końcu. I fajnie jest obserwować te osoby, które odkrywają właśnie tą koncepcję dziecka wewnętrznego, bo takie osoby bardziej słuchają siebie, słuchają swoich potrzeb. Ja wcześniej przez to, że miałam tak zaszczepioną tą krytykę wewnętrzną, to bardziej mój krytyk wewnętrzny urósł do takich rozmiarów, że po prostu miażdżył mnie równo, ja nie musiałam wstawać z łóżka, ja już byłam przymiażdżona do ziemi praktycznie i później w końcu to doprowadziło też do depresji. Jak odkryłam dziecko wewnętrzne, to zaczęłam powoli, małymi kroczkami słuchać jego. A to kupić sobie na przykład raz na jakiś czas jakąś taką rzecz, którą wiem, że pewnie by nie wypadało, bo to nie ten wiek, bo to przecież dzieci takie rzeczy kupują, a kolorowanki to dla dzieci, puzzle to dla dzieci i tak dalej, i tak dalej. Już tyle takich historii słyszałam od właśnie bardzo dysfunkcyjnych osób, które nawet sobie czasami nie zdają sprawy, że są DDA albo nie nazwały tego nigdy. Ale jak dałam sobie pozwolenie na to, żeby moje wewnętrzne dziecko poczuło, że fajnie, mogę iść do sklepu, że mam jakieś tam pieniążki i okej, kupię sobie bez wyrzutów sumienia, że ja przecież powinnam odkładać na X przyszłość, na nie wiadomo co, to też mam nagrane przez rodzinę, co mnie bardziej czasami ściska pośladki, niż tak naprawdę nie motywuje do tego, żeby to zachować, tylko po prostu rozpierdolić taką kasę. Taka jest prawda. Trochę tak na przekór bym chciała zrobić. I jak dbałam o to, żeby słuchać mojego dziecka, żeby podążać za nim i nie wkurzać się na nie, jeśli na przykład mnie poprowadzi w jakąś sytuację, która jest niekomfortowa, tylko postarać się coś z tego wyciągnąć pozytywnego. Nie krytykować się, jeśli coś moje dziecko bardzo chce, a na przykład nie mam czasami możliwości tego spełnić, no to próbuję w jakiejś tam innej formie, na miastce sobie to dać i zobaczyć, czy to mi na tym etapie wystarczy, czy rzeczywiście moje dziecko jest tak rozbudzone, tak żądne danej rzeczy, że rzeczywiście muszę kupić na przykład gitarę. Że ukulele to jednak za mała forma. I to było bardzo fajne. Odkrycie tego dziecka wewnętrznego, bo ono jest rzeczywiście takim cudownym naszym elementem wewnętrznym, który nas spaja. Bo pochodzi to pojęcie z analizy transakcyjnej, w której mamy trzy stany. Takie trzy głosy wewnętrzne, które do nas mówią, czyli rodzic, najczęściej jest to osoba krytyczna, dorosły, to jest taka osoba odpowiedzialna, która dba o nas i o innych, i dziecko. Dziecko jest odpowiedzialne za to, żeby się bawić, dostarczać przyjemności, być takim spontanicznym i dbać o nasze potrzeby. Idealnym stanem jest, kiedy jesteśmy w roli, w tym słuchamy tego głosu dorosłego, ale bądźmy realistami, nie jesteśmy w stanie być w tym tylko i w tym. Mamy lepsze i gorsze dni, a także te pozostałe dwie formy no, też potrzebują czasami uwagi i też się rwą na piedestał, żeby je wysłuchać. I nauczyłam się też czytając i także obserwując siebie, że rzeczywiście, kiedy wyznaczam jakiś cel, czy mam jakieś postanowienie z pozycji dorosłego, to ono jest realizowane, jest ono ze mną spójne i rzeczywiście to mam jakąś potrzebę i to jest rzeczywiście korzystne dla mnie, jeśli ja ją spełniam, korzystne dla mojej przyszłości i rozwoju, ale po pewnym czasie po prostu wytracam energię, żeby utrzymać się w tej realizacji. I wtedy właśnie wkracza dziecko wewnętrzne, bo ta potrzeba mogła być po prostu nie do końca spójna z tym, co dziecko chce, albo była realizowana w takiej formie, która była niekorzystna dla dziecka. Czyli na przykład, jakbym sobie postanowiła, coś próbowałam, żeby nie było, że będę wstawała o 5 rano i będę, wiadomo, ćwiczyła, uczyła się i medytowała.
To nadal do tej pory tego nie robię. Mogę wstać troszeczkę wcześniej, o godzinkę wcześniej, ale to nadal po prostu nie jest przeze mnie kultywowane i mam zawsze taką dyspensę co niedzielę, że wstaję troszeczkę później, czyli o 9 na przykład. Bo to nie jest na przykład niewspierane przez moje dziecko wewnętrzne. Moje dziecko wewnętrzne lubi spać. I jak prześpię mniej niż 5 godzin, a czasem mi się to niestety zdarza w ciągu tygodnia, to jestem po prostu bardzo zła i ciężko mi wytrwać w moich celach. Jeśli prześpię troszeczkę więcej, już wzrasta moje zadowolenie, mój komfort, i dzięki temu jest mi łatwiej wytrwać w celu realizacji. I moje dziecko też czuje się wypoczęte i ma większą taką motywację, żeby w tym wytrwać. No bo jednak nie irytuje tego dziecka wewnętrznego, śpiąc za mało. No i w taki sposób wypracowałam taki kompromis, że po prostu wstaję godzinę wcześniej, niż potrzebuję normalnie wstać. I jak wstanę, to wykonuję ćwiczenia, których tak nie do końca mam ochotę, fizyczne. Ale zauważyłam, że za każdym razem, mimo że mam jakieś tam opory, myśli, nie, bez sensu, nie chce mi się, mimo wszystko wstaję rano, biorę, ćwiczę, mierzę się z tym swoim oporem, mierzę się z tymi swoimi wewnętrznym głosem, który mi mówi, bez sensu, i tak ci się nie uda, albo jutro zacznij. To później nawet nie zauważam, kiedy kończę te ćwiczenia i mam ogromne poczucie satysfakcji, że po prostu to wykonałam. I jeszcze później widać to, wiadomo, w obwodach. To jest najbardziej motywujące dla kobiet, chociaż pewnie dla facetów też niektórych. I wtedy też zauważyłam, że aktywuje się moje dziecko, kiedy jest właśnie każdy moment, który reprezentuje radość, satysfakcję, takie dobre myślenie o sobie. To ono się właśnie tak fajnie ujawnia. I to mnie tak bardzo trzyma w tym. Że mimo, że praktycznie co rano mam zawsze taki opór, żeby nie wstawać wcześniej, żeby nie ćwiczyć i po co i w ogóle. I czasem mam takie dni, że wstaję 5-10 minut później, ale mimo wszystko wstaję, ćwiczę, wykonuję to, co mam wykonać, bo nauczyłam też to moje wewnętrzne dziecko, że inaczej czuję zawód. I ono też czuje zawód, jeśli ja nie, na przykład nie poćwiczę, jak sobie zaplanowałam, albo nie, jak nie pomedytuję, to ono też czuje taki brak czegoś w życiu. I ono, te moje wewnętrzne dziecko właśnie mnie motywuje do tego, żeby trzymać się w tych ryzach. Jest takim właśnie bardziej moim takim rodzicem, czy też dorosłym, w zależności jaki mam dzień. I to jest fajne, bo jak dzięki niemu zaczęłam bardziej klarować takie cele, które są spójne, które są też kompromisem często pomiędzy tymi różnymi moimi głosami wewnętrznymi, to zauważyłam, że nawet jeśli robię codziennie, ale chociaż mały jakiś tam progres, jakiś tam postęp, idę do przodu i każdy z tych moich elementów we mnie współgra. Nawet jeśli któryś się nie do końca czuje dobrze, to mimo wszystko ja idę do przodu, czyli moje takie jeszcze większe, głębsza świadomość, potrzeby są zaspokojone, ale także moje różne wcielenia, moje różne odcienie osobowości też mogą powiedzieć, że je są zadbane. Bo w rodzinie alkoholowej, jak się dorasta, to najczęściej jest tak, że przyjmuje się później do środka, do głowy ten głos tego rodzica krytycznego, tego krzyczącego, tego wymagającego, czy to rodzica, czy opiekuna. I później w ten sposób do siebie mówimy, w ten sposób siebie po prostu wewnętrznie zabijamy, nawet jeśli tych osób już w naszym życiu nie ma, bo nawet one potrafią fizycznie umrzeć, być nieobecne w tym świecie, a my jeszcze przetwarzamy ciągle ten sam system. Jak w końcu pozbędziemy się tych swoich kagańców, pozbędziemy się tych starych mechanizmów i wsłuchamy się w swoje własne potrzeby, to odkrywamy siebie prawdziwych i zachodzimy wtedy o wiele dalej, niż byśmy mogli z tym właśnie krytycznym, wymagającym rodzicem.
bo on nas nie wspiera. On nas najczęściej po prostu umniejsza i zbija w środku, w taką ciasną, małą kupeczkę. I my, nawet jeśli tam rzeczywiście trwamy w tych swoich rolach społecznych, czyli chodzimy do pracy, pracujemy, bierzemy kredyty, spłacamy, mamy rodziny, mamy dzieci, robimy wszystko tak, jak należy, to wewnętrznie jesteśmy puści. Nic nie czujemy, zabija nas to i po pewnym czasie albo dochodzimy do jakiejś ściany, jakiegoś wypalenia, depresji, lub też zaczynamy pić, bo już po prostu nie dajemy rady udawać więcej, że nie czujemy pewnych emocji, że już nie da się tego wszystkiego jakoś ignorować. Dlatego warto posłuchać, zobaczyć, kiedy się uaktywnia to dziecko wewnętrzne, w jakich sytuacjach, w jakich kontekstach. Czyli najlepiej po prostu wypróbować, przejść się po, nie wiem, po sklepach, po tych miejscach, które na przykład lubiliśmy w dzieciństwie, ale od tamtej pory na przykład już nie byliśmy w tych samych miejscach. I nie dość, że możemy odkryć te miejsca na nowo, to po części możemy zobaczyć, czy coś tam w środku u nas nie drga, czy coś się w nas nie obudzi. Jak wysłuchamy ten fajny nasz wewnętrzny głos, to możemy wiele zyskać. Tylko trzeba go po prostu usłyszeć.